Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim totalnie spontanicznym vlogiem, ponieważ obudziłam się i tak sobie pomyślałam, że w sumie fajnie byłoby nagrać vloga z dzisiaj. Dzisiaj mamy sobotę 21 stycznia i dzisiaj dokładnie tego dnia mam swoją studniówkę, z czego się mega, mega cieszę i co jest zarazem dziwne dla mnie, bo pamiętam jak w gimnazjum czy w podstawówce sobie wyobrażałam, jak to będzie wyglądało wszystko i że to tyle czasu jeszcze zostało. A powiem Wam szczerze, że te lata wszystkie mi przeleciały tak, albo nawet szybciej, ja nawet nie wiem kiedy w ogóle. Powiedzcie mi, kiedy przeleciały mi 3 lata liceum, bo to w ogóle ja nie wiem, co się stało. Kompletnie. I jak możecie zauważyć, mam już zrobione włosy. Wygląda to tak, oczywiście nie będą to aż takie loki, bo mamy godzinę już 14, a ja tam jadę dopiero na 19, także one się 500 razy rozwalą i będą wyglądały tak jak chcę, czyli takie będą po prostu pofalowane, bo moje włosy generalnie nie są jakieś takie podatne na stylizację i nie utrzymują tej stylizacji za długo, także spoko, ja się cieszę, bo teraz to wyglądam jak pudel. Poza tym nie mam na sobie grama makijażu. Także tym będziemy się zajmować za sekundkę, za mną możecie zobaczyć katastrofę w moim pokoju, po prostu mój pokój wygląda strasznie. Nie wiem, powiedzcie mi, że wy też tak macie, że kiedy się szykujecie na jakąś imprezę czy na jakieś wyjście, wasz pokój wygląda tak. Bo mój wygląda tak zawsze. I taka moja mała rada, jeśli wybieracie się na jakieś, nie wiem, osiemnastki, studniówki, imprezy różnego rodzaju, to zawsze róbcie sobie łóżko. Bo uwierzcie mi, że jak wrócicie do domu, to nie będzie Wam się chciało i jedyne, o czym będziecie myśleć, to żeby się jak najszybciej położyć spać. Także taka moja mała rada. Wczoraj też byłam u kosmetyczki i zrobiłam sobie takie pazury. Kształt standardowo, jak ostatnio robię, czyli takie kwadraty. Bardzo mi się on podoba. I to są kolory z Semilaka. Ten tutaj jest taki bardzo ładny pudrowo-różowy. I z tego, co pamiętam, to jest to numer 32 Biscuit. A ten tutaj jest złoty, przepiękny, się tak miniący. I wiecie co? Bałam się troszeczkę robić takie złote paznokcie, żeby nie przesadzić, ale bardzo super to wygląda. I to jest numer chyba 37 Disco, Gold Disco? Coś takiego? 37 Gold Disco, tak mi się wydaje. I są to lakiery z Semilaka, także jak Wam się podobają, to są właśnie kolorki, bo specjalnie patrzyłam u kosmetyczki, żeby Wam powiedzieć, bo są przepiękne. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj jest taka opaska, ona jest złoto-czerwona. Złota dlatego, że będę miała złotą biżuterię. Chwila. Ten złoty naszyjnik, a moja sukienka wisi tam i jest czerwona. Zaraz Wam ją pokażę. Jest przepiękna, kupiłam ją niedawno, dosłownie z tydzień temu, nawet może nie tydzień. Także jak widzicie, ja szukałam naprawdę bardzo długo takiej idealnej sukienki i nigdzie nie było takiej, która by mi się podobała. Generalnie chciałam sobie kupić albo czarną, albo jakąś taką szarą, czy coś takiego. Wiedziałam, że nie chcę granatowej. No i jak widzicie, wybrałam jednak czerwoną i myślę, że to będzie dobry wybór, dobry pomysł, bo podejrzewam, że większość dziewczyn będzie miała ciemne sukienki. Ja tydzień temu byłam na studniówce mojej ekipy, także jeśli widzieliście zdjęcie na Instagramie, które jest przepiękne, to właśnie to było z ich studniówki. No, a dzisiaj w ogóle nagrywam tego vloga, nie mam pojęcia, co ja Wam tutaj pokażę, znaczy planowałam pokazać Wam takie małe Get Ready With Me. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo za chwilę się zacznę malować. Zobaczymy w ogóle, jak mi ten makijaż wyjdzie. I w ogóle będę przyklejała sobie kępki rzęsy. Już tydzień temu pierwszy raz w życiu je przyklejałam. I powiem Wam szczerze, że z początku nie było za łatwo, ale potem jakoś tak, wiecie, podłapałam i już było w miarę okej. Nie wiem, taka ciekawostka. Opowiem Wam ciekawostkę. Dokładnie dzisiaj, w dniu mojej studniówki, jest 100 dni do matury. W sensie do 1 maja. No to już powiedzmy, że do matur. Także ja się nie cieszę, bo ja pamiętam, jak jeszcze było 250 dni, a nagle jest 100. Spróbuję Wam pokazać, jak te włosy wyglądają. No tutaj są takie zwykłe loki, które się rozpadną, także spokojnie. Moja sukienka wygląda tak. Z tego, co widzę w aparacie, jest troszeczkę bardziej taka żywa, ale jest to taki bardzo ładny czerwony kolor i tutaj jest taka wytłaczana w takie różyczki. Nie wiem, czy będziecie to w stanie zobaczyć, szczerze. O, coś widać. Tutaj jest tak ścięta w takie V i tutaj mamy taką małą dziurkę, która spokojnie, nic tutaj nie widać, a bardzo ładnie wygląda. Tutaj mamy jakiś złoty dodatek, jest rozkloszowana i w ogóle pokażę Wam coś, co zorientowałam się właśnie, o, hej, zorientowałam się w ogóle w domu, że ta sukienka ma kieszenie tutaj i z drugiej strony to samo, także no, bajer, niezły. Thank you.
to zaczynamy makijaż, bo już mamy godzinę, słuchajcie, 15:19. Marta będzie tutaj za 3 godziny, troszeczkę ponad, także teoretycznie mam dużo czasu, ale wiecie, to się zawsze tak mówi, mam tyle czasu, a potem wychodzi na to, że mamy pół godziny. And I've never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. Właśnie skończyłam malować moje oczy i się cieszę, bo wyszły całkiem spoko, jak na moje zerowe umiejętności makijażowe i ujemne umiejętności. Jeśli chodzi o doklejanie rzęs, to wydaje mi się, że jest naprawdę okej. I że wygląda to całkiem spoko, także pokażę wam się za chwilę, znaczy za chwilę, za dłuższą chwilę, jak pomaluję moją twarz, bo jak na razie to mam zrobione tylko oczy i ocenicie, jak tam mi poszło. Cześć, ja już jestem cała gotowa, jak widzicie. Jestem już pomalowana, mam zrobione włosy, jednak je tutaj tak spięłam, bo po prostu jest mi wygodniej, a wygląda to całkiem okej. Mam na sobie moją sukienkę, tą czerwoną. Wszystko myślę, że zabrałam. Włączyłam softboxa, żebyście po prostu wszystko mogli zobaczyć lepiej. I już zaczynam się jąkać, bo zaczęłam się trochę stresować. Nie mam pojęcia dlaczego, ale za chwilę przyjeżdża po mnie Marta, także chciałam się z wami pożegnać tak słownie. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać na studniówce, coś wam pokazać z tego, jak to wszystko wyglądało, bo myślę, że to też będzie fajna pamiątka dla mnie, tak na przyszłość. Także no, jedziemy za chwilę. Ja jestem mega podjarana i trochę zestresowana. Mam nadzieję, że będzie fajnie naprawdę i buziaczki, widzimy się na miejscu. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on,